Mieszkanie, dom jest taką ostoją, takim azylem bezpieczeństwa. Dzisiaj gościmy w mieszkaniu burmistrza Kraśnika Piotra Czubińskiego. Witam u pana. Witam serdecznie. Nie boi się pan wpuszczać mediów do swojego domu? Życie burmistrza ma to do siebie, że jest prześwietlane ze wszystkich stron, więc nie widzę problemów z tym, żeby wpuścić media do domu, a tym samym, żeby wpuścić także ludzi, którzy oglądają telewizję Kraśnik. Porozmawiamy troszeczkę dzisiaj o pana burmistrzowaniu, jak również o tym życiu prywatnym. Jakie były początki w Urzędzie Miasta? Początki były o tyle trudne, że zaczynałem urzędowanie w wieku 29 lat i patrzono na mnie jako na człowieka, który być może przyszedł tutaj na miesiąc. I pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to były rozmowy z kadrą, która pracowała już tam dłużej. I myślę, że bardzo szybko ułożyłem sobie te relacje tak, aby można było funkcjonować i tak, aby ludzie zobaczyli, że nie jestem burmistrzem na 5 minut. To były początki samorządności. Trudno było? Początki samorządności, każde początki mają to do siebie, że są rewolucyjne. Początek samorządności w Kraśniku polegał na tym przede wszystkim, że porządkowano pewne rzeczy, ale też na tym, że było bardzo trudno z pieniędzmi. Inwestycje były bardzo rachityczne, wręcz nie było ich widać. Robiono je tam, gdzie trudno było zauważyć. Stąd też trzeba było szukać pomysły. Ja przypomnę tylko, że wymyśliliśmy kwestię festynów miejskich, że powstały kwestie remontów dróg, chodników właśnie wtedy. Wtedy rodziły się pierwsze plany, które tak naprawdę są realizowane do dzisiaj. Pamięta pan swój pierwszy dzień? Pamiętam pierwszy dzień, pamiętam swoją pierwszą inwestycję. Moją pierwszą inwestycją były światła na ulicy Urzędowskiej i pamiętam dowcip towarzyszący temu, że jak jedzie się do Kraśnika Fabrycznego, to skręca się za Lublinem na pierwszych światłach w prawo. No, ten dowcip powstał lat temu kilkanaście. Teraz można powiedzieć, że ci, którzy by skorzystali z tych wskazówek, pogubiliby się. Wiadomo, że obejmując urząd burmistrza Kraśnika, trzeba stworzyć zespół. Wiele osób zarzuca to kolesiarstwo, że zatrudnia pan osoby, które są bliskie, znajome. Nie boi się pan tego? To może powstaje od końca, dlatego że mój styl sprawowania urzędu, mój styl pracy opiera się na tym, że tworzę dobry zespół, czyli zespół ludzi, którzy się zaprzyjaźniają w trakcie pracy. I być może to, że tworzę taką ekipę, taki zespół, który dobrze się ze sobą czuje i dobrze współpracuje ze sobą, tworzy taki mit, że jest to takie kolesiowanie. Odwrotnie, ludzi wyławiam z całego miasta, wyławiam z różnych środowisk. To, że dobrze czują się później pracując, no to tylko przekłada się na dobre efekty pracy. Nigdy nie potrafiłbym pracować w zespole, który by na siebie walczał, donosił i patrzył, kiedy noga się komu pośliźnie. Mogę powiedzieć, że w moim zespole są ludzie, których znałem przed pracą w urzędzie, ale większość stanowią ci, których poznałem dopiero zaczynając pracę burmistrza. Stworzyliśmy dobrą ekipę i wydaje mi się, że pod tym kątem ten zarzut kolesiostwa można przekuć na pozytyw, bo udało mi się stworzyć ze zlepku ludzi naprawdę dobry zespół. Czyli zatrudnia pan obcego i później stajecie się sobie bliscy? Zaprzyjaźnia się pan w ogóle z ludźmi, z którymi pan pracuje? Staram się zaprzyjaźniać, dlatego że... To nie przeszkadza? Powiedziałbym tak, w bardzo wąskiej grupie ludzi, która kieruje miastem, to bardzo pomaga, dlatego że daje wsparcie w chwilach trudnych. Natomiast nie wyłącza to tego, że w pracy trzeba podejmować decyzje, czasami bolesne, i to nie wyłącza tego, że można zwrócić uwagę komuś, nawet w sposób bardzo ostry, jeśli robi coś nie tak. Mówi się o tym, że młodzież z Kraśnika ucieka, że miasto się starzeje. Został powołany pełnomocnik do spraw emerytów. Kiedyś były próby stworzenia w Kraśniku Młodzieżowej Rady Miasta. Jest recepta na to, żeby zatrzymać młodzież w Kraśniku? Jeśli chodzi o zatrzymywanie młodzieży w Kraśniku, to jest to problem nie Kraśnika, a całej Polski. Dlatego, że dzisiaj nie można mówić o tym, że młodzież ucieka z Kraśnika. Dzisiaj można mówić o tym, że młodzież ucieka z Polski na zachód Europy. I Kraśnik nie stworzy żadnej innej oferty, poza tą, która tworzy państwo polskie. I tutaj trzeba szukać przyczyn tej migracji. Natomiast kwestia starzenia się społeczeństwa jest związana po prostu z tym, że no popatrzmy, no roczniki, które kiedyś były wyżem demograficznym, starzeją się i w ten sposób zmienia się struktura społeczeństwa. Dlatego powstał pełnomocnik do spraw osób starszych, dlatego że taka tendencja jest tendencją w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o Młodzieżową Radę Miasta,
Podejmowałem co najmniej 5 razy próbę tworzenia takiej rady młodzieżowej. Za każdym razem ona kończyła się niepowodzeniem ze względu na to, że grupa ludzi, która tworzyła tę Radę Miasta, po prostu rozjeżdżała się na studia i nie było kontynuacji. Te próby będą podejmowane dalej, ale nie wierzę w jedno, nie wierzę w młodzieżówki takie, że młodzież coś zrobi. Jeśli młodzież chce coś zrobić, niech zajmuje się normalnym, dorosłym życiem na swój sposób. Dzisiaj świat jest pełny 18-letnich kandydatów do rad miasta, 20-kilkuletnich radnych. Nie ma bariery młody-stary. Jest bariera akceptowany przez społeczeństwo bądź nieakceptowany. I poruszajmy się w tej dziedzinie. Nie twórzmy get. Czy młodsi, czy starsi mają prawo żyć i brać udział w życiu publicznym miasta na swój sposób, realizując swoje problemy. Znam doskonale dziewczynę 18-letnią, która zajmuje się na przykład psami w Kraśniku. Tworzy fajny ruch. Nikt nie mówi, że jest to ruch dla młodych. Jest to ruch dla wszystkich. Znam osobę 60-kilkuletnią, która zajmuje się animacją osób starszych. Ale może tam przyjść każdy. Nie ma bariery wiekowej. Jest bariera tego, jak ludzie angażują się w życie publiczne. Zresztą młodzi ludzie angażują się w to życie publiczne. Przykładem takim jest chociażby skatepark. Powstał z inicjatywy młodych. Tak. Dorośli tego nie wymyślili. Tak, i takie inicjatywy zawsze będą wspierane, dlatego że taka inicjatywa ma to do siebie, że ci ludzie stworzyli ten skatepark i to pokolenie tych ludzi, którzy stworzyło to, będzie dorastało, to rozwijało się i to jest coś fajnego. To jest inicjatywa tego pokolenia i to warto wspierać. Ale gdyby to byli ludzie o 10 lat starsi, też dostaliby wsparcie. Ci ludzie nie dostali wsparcia, dlatego że są ludźmi młodymi, a dlatego, że tworzą wspaniałą grupę osób zainteresowanych sportem, zainteresowanych tą działalnością, są zorganizowani i potrafią coś zrobić. I to jest kryterium dowartościowania różnych grup społecznych. Próbował pan jeździć na desce? Bardzo dawno i powiedziałbym, że nie jest to główna dziedzina sportu, którą chciałbym się zająć. W takim razie jaki sport? Ze sportów to niegdyś piłka nożna, teraz tylko sporadycznie. Siatkówka cały czas, dlatego że jest to sport, który można bardzo, bardzo długo uprawiać. Ale moim takim głównym zainteresowaniem to jest w lecie rower, a w zimie nart. Nawiązując do sportu, nie można wspomnieć o halach, które powstają i orlikach w Kraśniku. Z których inwestycji jest pan najbardziej dumny, najbardziej zadowolony? Pierwsza na pewno światła. Co później? Takie top ten można stworzyć? Można stworzyć, ale szedłbym od końca, dlatego że trener Manchester United mówi tak, że jesteś tak dobry, jak ostatni twój mecz. Więc ja powiedziałbym, że burmistrz jest tak dobry, jak ostatnia jego inwestycja. A ostatnią inwestycją wspólną miasta, inwestycją, którą miasto przyciągnęło, jest obwodnica. I to jest największa inwestycja, jaka wydarzyła się w Kraśniku od momentu powstania samorządu. Cofając się dalej, można mówić o ścieżce rowerowej, można mówić o hali przy gimnazjum numer 1, o basenie, ale można też zakończyć to rynkiem i amfiteatrem. Więc jest szereg inwestycji dużych. Ale tak jak mówi Ferguson o tym, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, to on mówi też o tym, że trzeba myśleć o tym następnym meczu, czyli o następnych inwestycjach. I tą następną inwestycją, którą bardzo chciałbym przeprowadzić, to z jednej strony jest akwapark, ale z drugiej strony jest jeszcze inwestycja, moim zdaniem pod kątem społecznym jeszcze ważniejsza dla miasta, jest to zagospodarowanie strefy ekonomicznej i nowe miejsca pracy. Natomiast jak wspomina pan o orlikach, to też najbardziej będę zadowolony z tego ostatniego orlika, który lada moment oddamy z orlika przy Szkole Podstawowej numer 1 w Starym Kraśniku. Wszelkich inwestycji, wszelkich remontów nie dałoby się zrobić, gdyby nie współpraca z Radą Miasta. Jak ta się układa? Współpracowałem z kilkoma radami miasta. Ta kadencja należała do jednej z bardziej udanych i byłaby chyba najbardziej udaną, gdyby nie to, że część radnych po prostu wykluczyła się z podejmowania decyzji. Bardzo dobrze współpracowało mi się z radnymi, którzy dyskutowali nad problemami. Przykładowo, jeśli był projekt budżetu, to można było wykreślić jakąś inwestycję, wprowadzić inną,
ale generalnie byli oni za inwestycjami. Natomiast była grupa ludzi, która zamiast zajmować się decyzjami dotyczącymi miasta, to dyskutowała na przykład o majtkach Dody, co nas w sposób negatywny rozsławiło na całą Polskę. Widocznie dla niektórych to jest problem. Powiedziałbym, myślę, że ten problem przerodził się w to, że te majtki pojawiły się na niektórych sztandarach wyborczych, ale ja cały czas szukam ludzi umiaru, tych, którzy działają po to, aby my się realizować inwestycje, a nie dyskutować o rzeczach abstrakcyjnych. Ostatnimi czasy odwiedzają nas politycy ci z najwyższej półki. Przyjeżdżają do Kraśnika. Czy oni są w stanie rozwiązać te nasze małe problemy? Ani Kaczyński, ani Tusk nie rozwiążą problemu chodników, wywozu nieczystości, śmietników, bloków w naszym mieście. Bardzo dobrze, że tacy politycy przyjeżdżają, ale oni przyjadą i odjadą. Po nich zostanie troszeczkę fermentu politycznego. Natomiast żaden z tych dużych polityków nie rozwiąże problemów Kraśnika. Ale najbardziej cieszę się z wizyty takich polityków, jak na przykład minister Grabarczyk, który przyjeżdża i otwiera wielką inwestycję w Kraśniku, jaką jest obwodnica. Daj Boże nam jak najwięcej takich polityków, a uchroń nas przed takimi, którzy jedynie przyjeżdżają po to, żeby podzielić społeczeństwo. Większość naszej rozmowy to inwestycje, to gospodarka, to miasto. A jak wygląda Pana życie prywatne? Sport raz, co jeszcze? Psy, gdzieś tutaj za oknem się kręcą. Tak, o życiu prywatnym dużo mogłyby opowiedzieć psy, które by mogły mówić, bo z nimi trochę czasu spędzam, ale tak naprawdę lubię dobrą książkę, dobry film. Może teraz nawet w kolejności dobry film, dobrą książkę, dlatego że praca jest na tyle absorbująca, że trzeba mieć swój sposób na odreagowanie jej. Niestety nie mam na tyle czasu, żeby jeździć, oglądać nowości filmowe, stąd też oglądam klasyczne kino, bardzo lubię kino francuskie, bardzo lubię stare polskie komedie i teksty z tych komedii częstokroć towarzyszą mojemu życiu. Gdy raz użyłem sformułowania, że moim mottem życiowym jest to sam, to wymyśliłem i całkowicie się z tym zgadzam. Niektórzy myśleli, że mówię o tym poważnie, zarzucając mi jeszcze zadufanie w sobie. Nie, to byli ludzie, którzy nie znają polskich komedii, nie wiedzą, jakie teksty tam po prostu były używane. Trzeba mieć dystans troszeczkę do życia, ten dystans właśnie związany z tym, że trzeba mieć swoje odskocznie. Dla mnie jest to sport, ale także i kultura, przede wszystkim właśnie dobre filmy. Jak pan znajduje na to czas? A to trzeba się spytać mojej żony. Jak przychodzę do domu, często ktoś jestem odciążany z różnych obowiązków. Dzięki temu mogę dużo rzeczy obejrzeć, ale bardzo lubię też gdzieś wyjechać z żoną, z dziećmi, tak żeby zobaczyć troszeczkę Polski, poruszać się w różnych miejscach. Bardzo, bardzo lubię wracać do tych momentów, jak na przykład do tegorocznych wakacji nad morzem. Są miejsca na świecie, które chciałby pan zobaczyć, dotknąć? Każdy ma takie miejsca. Każdy chce realizować te pomysły. Ja mam tylko taką zasadę, że żeby odwiedzić te miejsca, to nie chcę zapeszać i nie chcę o tym głośno mówić. Na dzisiaj mam bardzo przyziemne marzenie. Chciałbym zabrać żonę na Roztocze i w Bieszczady, tam gdzie jeszcze nie było. Małżonka przyjechała ze Śląska. Przyjechała ze Śląska, ale już bardzo mocno wrosła w Kraśnik i bardzo cieszę się, że odnalazła to miejsce, poznała ludzi i dobrze funkcjonuje w środowisku. Natomiast powiedziałbym coś innego, że środowisko kraśnickie jest bardzo ciekawe, dlatego że jesteśmy miastem prawie 40-tysięcznym, ale na tle innych miast, małych miast, bardzo dużo dzieje się, szczególnie w dziedzinie kultury, sportu, inwestycji. I to są obserwacje częstokroć ludzi z zewnątrz i częstokroć kraśniczan, którzy są za granicą, przyjeżdżają do nas i dziwią się nad tymi zmianami, które zaszły w mieście. Powiedziałbym, spróbujmy czasami na nasze miasto spojrzeć też tymi oczyma i dostrzec rzeczy pozytywne, dlatego że dostrzeżenie rzeczy pozytywnych powoduje to, że później te dalsze pozytywne rzeczy dzieją się. Przykład. Białystok jest najlepiej ocenianym przez swoich mieszkańców pod kątem życia. Moim marzeniem jest to, żeby kraśniczanie w swoim mieście czuli się też tak dobrze i mogli powiedzieć, że tu żyje się dobrze.